2020-2021. Złote i diamentowe pióra. Nasza utalentowana młodzieży, być może już mi się zdarzało użyć tego łacińskiego terminu za ewentualne, zbyt częste używanie przeproszeń, ale jest on tu nadal adekwatny. Nasi primus inter primis, czyli pierwsi wśród pierwszych, ci najlepsi z najlepszych, najzdolniejsi, ale także najpracowici, najbardziej utalentowani, a także wykazujący największą determinację i konsekwencję w dążeniu do doskonałości. To wielkie święto naszej bielackiej społeczności, a dla mnie osobiście zaszczyt, gdy tę waszą całoroczną, ciężką pracę, a często będącą efektem wieloletniej, konsekwentnej postawy, doceniamy w tak charakterystyczny i symboliczny sposób. Bo co symbolizują złote i diamentowe pióra? Złoto to symbol największej wartości, tego absolutu, do którego dążymy, którego w życiu podążamy, pożądamy, za którym w życiu podążamy. Diament to ten najtwardszy, najszlachetniejszy materiał, ale jednocześnie przypominając nam, że nawet taki nie zyskuje swojej największej wartości bez właściwej obróbki, bez mistrzowskiego doprowadzenia go do absolutu. I właśnie takie wasze cechy i zalety doceniamy, za te dziękujemy, wręczając nam te miejskie, wyjątkowe nagrody. Staramy się, jako miejski samorząd, naszą codzienną pracą Wydziału Edukacji, państwa dyrektorów i współpracowników, współpracą z panem dyrektor i pracownikami delegatury kuratorium wspierać nie tylko codzienne funkcjonowanie szkoły, nie tylko zapewnianie warunków do kształcenia wszystkich uczniów, a przypomnijmy, że tych wspieramy już od etapu przedszkolnego w ramach naszej miejskiej oświaty, ale także rozumiemy potrzeby specjalnego, adekwatnego do zwiększonych potrzeb i szerszych perspektyw wspieramy uczniów najzdolniejszych. To w tym celu przyjęliśmy w tej kadencji nasz miejski program wspierania uczniów uzdolnionych, bo przykładem tych właśnie starań jest dzisiejsza uroczystość, ale także na przykład wprowadzone przez nas i wręczone po raz pierwszy w historii naszego miejskiego samorządu w ubiegłym roku stypendia dla najbardziej utalentowanych, osiągających najlepsze wyniki uczniów. To złożony, kompleksowy proces działań nie byłby potrzebny, gdyby nie ciężka praca państwa nauczycieli, tych pasjonatów, którym się chce wynajdować te najbardziej błyszczące talenty, którzy macie w sobie wewnętrzną siłę, żeby poświęcać więcej czasu na pracę przy rozwoju tego największego potencjału uzdolnionych uczniów. I wy, najwspanialsi z najwspanialszych w szkołach z miasta Biała Podlaska. Bo to właśnie wy dzisiaj zdobywacie ten laur. Laur, który jest okupiony bardzo ciężką pracą
waszą, ale również przy wsparciu dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i rodziców. To jest wiele wyrzeczeń, nie ukrywam, że też i zdolności, które posiadacie, abyście rozwijali swoje talenty. I tak jak powiedział święty Jan Paweł II, aby właśnie nauka zdobyta w szkole zaowocowała w życiu dorosłym. Żebyście czerpali z tej nauki korzyści, ubogacali nasze społeczeństwo, nasz kraj. Pójdę za gwiazdy, tylko powiedz, że to właśnie ty.
za tobą.